Rozdział siódmy Fraulein Anna wiedziała przecież od razu. Pewnego dnia wstałam z silnym bólem głowy, Wstrząsały mną dreszcze, oczy piekłe i dziwnie łzawiły. Na spacerze byłam tak zmęczona, że nie doszłyśmy nawet do Saskiego ogrodu. W domu zmierzono mi temperaturę i natychmiast powstał gwałt i krzątanina. Mama sama rozbierała mnie i kładła do łóżka. W drugim pokoju Jan dzwonił do szpitala do tatusia, a później do wujka Antosia, który był kolegą mego ojca i pojawiał się w domu, ilekroć byłam chora. Fraulein Anna przesuwała do mojego łóżeczka stolik, przez drzwi zaglądała zatroskana Katarzyna. Przyjemnie było tak leżeć na chłodnej, świeżo powleczonej pościeli, trzymać rękę mamusi w swoich rękach i móc się już nareszcie nie ruszać. Ale wkrótce w korytarzu odezwał się dzwonek i tatuś z wujkiem Antosiem weszli do pokoju. I znowu było przyjemnie, że ojciec jest o tej porze w domu i jego zawsze dalekie i zamyślone oczy patrzą teraz na mnie, tylko na mnie, z niepokojem i troską. Ale wuj Antoś już odsuwał wszystkich. Miejsce dla mnie, wołał po swojemu głośno i wesoło. Muszę zatelefonować. I już przykładał mi słuchawkę do pleców, gniótł, pukał Zaglądał do oczu i do gardła. – Haha! – śmiał się. – Nic strasznego, moja panno. Tylko, że będziesz wkrótce wyglądała jak pomidorowa zupka. – Odra! – Mój Boże! – powiedział ojciec. – Trzeba będzie bardzo uważać. U tego dziecka nic nie przechodzi bez komplikacji. Fraulein Anna stała w nogach łóżka i potakiwała ze smutkiem głową. – Ta Sabinka chodzi, zdaje się, do przedszkola. A w przedszkolach teraz wszędzie wiedziałam od razu, dobrze, że nie szkarlatyna. Mówiła to wszystko cicho, ze spuszczonymi oczyma, nie patrząc na mamę. Mama nic nie odpowiedziała. Bawiła się tylko nerwowo frędzą szala. Ale ja wybuchnęłam płaczem. A to co znowu? Zawołał śmiejąc się wuj Antoś. Taki mały tchórz? Zaraziłaś się widocznie od swoich rodziców, którym wydaje się, że nawet katar jest groźną chorobą, którą tylko ty przechodzisz. Nie bój się. Za trzy, no za cztery tygodnie pójdziesz już na łyżwy. O ile ma się rozumieć, twoi rodzice cię puszczą. No, wstydź się. Ale ja płakałam dalej. Płakałam całym morzem gorących łez. Bo od razu wiedziałam, że już nigdy więcej nie zobaczył Sabinki.